Witajcie moi drodzy, witam was na kolejnym goleniu oraz na kolejnym wideo z serii mojej wielkiej amerykańskiej przygody z produktami prosto z amerykańskiego marketu. A dzisiaj kontynuujemy przygodę z produktami Vanderhagen lub Vanderhagen, jak kto woli, tak wymawiam. No i dzisiaj kilka nowości. Przede wszystkim głównym bohaterem odcinka dzisiaj będzie nowość, czyli maszynka do golenia właśnie owej firmy. I maszynka, która występuje w różnych kilku opcjach. Mi udało się znaleźć taką, która ma 110 mm rączkę, czyli dosyć dużą. Ten, w mojej ocenie to 10 mm za długą, ale uważam, że warto ją przetestować, zobaczyć co oferuje, jaki rodzaj golenia oferuje, ponieważ jest to maszynka twist to open, a z doświadczenia wiem, że maszynki twist to open bywają zdradliwie, takie powiedziałbym, mają ukrytą agresję, więc jestem tutaj ogromnie ciekaw, jak ona się zachowa, przede wszystkim w fajnym czarnym kolorze, co naprawdę przykuwa wzrok, myślę, i jest naprawdę ładnie wyglądającą na półce, przede wszystkim w markecie. No i tak, dzisiaj może zacznę od początku. Dzisiaj zacznę od pre-shave'a. Na pre-shave dzisiaj zaczynam golenie z zapachem eukaliptusowym. I tak będę chciał dzisiaj ten przewodni zapach golenia, niech on dzisiaj pozostanie właśnie w klimacie eukaliptusu. Pamiętacie, na ostatnim goleniu przed moim urlopem pokazałem wam pierwsze mydło marki Dove, które jest produkowane tam na rynek amerykański w wersji drzewa sandałowego, które było z serii Restore, czyli takiej odnowy. Tutaj dzisiaj użyję drugiego z kolei mydła Dove, które jest z serii Relax i właśnie jest w wersji eukaliptus i olejek cedrowy, czyli w mojej ocenie również jedno z piękniej pachnących mydeł, jakie udało mi się tam trafić. No i cóż, kostka prezentuje się w ten sposób, używana już naprawdę, czy to do kąpieli, czy właśnie jako pre-shave, bo dzisiejszego, że tak powiem, zestawu już używałem i tak naprawdę muszę przyznać, że sprawdza się na pewno dobrze. Samego mydła jest 5 uncji, 141 gramów, oczywiście z charakterystycznym gołąbkiem na samym środku. Oczywiście te mydła charakteryzują się tym, że mają takie delikatne drobinki peelingujące w sobie, co dodatkowo, że tak powiem, oczyszcza skórę i przygotowuje ją do golenia. Oczywiście mówiąc z zestawem, nie miałem na myśli tutaj maszynki, bo maszynkę dzisiaj będę używał po raz pierwszy. Na wyjazd oczywiście urlopowy zabrałem ze sobą maszynkę Parkera i muszę przyznać, że bardzo się sprawdziła, ale to zostawimy sobie na kolejny film, którym pokażę wam właśnie mój zestaw wyjazdowy, że tak powiem. No i dzisiaj również nowość od Vanderhagen, czyli mydło. Mydło, ich produkt flagowy, który tak naprawdę, dzięki czemu oni są, że tak powiem, na świecie, ale i nie tylko w Stanach, bardzo znani. I tak naprawdę w każdym większym markecie w Stanach Zjednoczonych, czy to Thayer's, czy Meijer, czy już pomijam nazwy, no to można właśnie to mydło znaleźć. To jest ich takie bazowe, podstawowe mydło, które szczyci się tym, że jest ono scented luxury, czyli jest dodatkowo pachnące luksusem, więc okraszone luksusem, tak? Samo mydło, zobaczcie, to 3,5 uncji, 99,2, czyli takie już konkretne mydło do golenia, prawie 100 gramowe, nie jak to mniejsze, które było w tym prawidłowym zestawie, które za mną tam stoi opakowanie. No i samo mydło, oczywiście tutaj mam nadzieję, że jego skład uda mi się chwycić. Samo mydło produkowane jest w Stanach Zjednoczonych. Moje pochodzi na przykład z marketu Woodman's Market, także również tam możecie dostać i zobaczcie, samo mydło mieści się w takim
nie wiem jak to nazwać, w takim po prostu pudełku. Pudełku wyglądające troszeczkę jak u nas na sałatkę do obiadu. Takie dosyć charakterystyczne, muszę przyznać. Oni fajnie to wymyślili, bo jest to opakowanie takie, którym można naprawdę przechowywać to mydło i któremu nic się z tym nie stanie, ponieważ jest ono tak, powiedziałbym, w 70% hermetyczne i ta wilgoć, nawet gdy tego mydła nie używamy, jest to taka, powiedziałbym, fajna sprawa, bo to ta wilgoć tutaj nie dochodzi. Trzeba naprawdę dosyć z każdej strony to wieczko, tak powiem, docisnąć i wtedy ono trzyma na 100%, powietrze do środka się nie dostaje i nic się z tym mydłem złego nie dzieje. Jeśli go na przykład nie używamy, a w rotacji jest na przykład inne mydło, ale jeśli używamy, no to otwieramy mydło, wyciągamy. Jest ono przede wszystkim w takiej, powiedziałbym, białej postaci z charakterystycznym młynem holenderskim, oczywiście, bo taki jest rodowód tych produktów. No i ja dzisiaj, mając miskę od Van der Hagen, właśnie w jedynym słusznym pomarańczowym kolorze, włożę to mydło tutaj, docisnę je i zobaczcie, tak ono się będzie prezentować. Więc czym prędzej, może jeszcze chwilkę, bo ono jest też, co należy zaznaczyć, ono jest to jest to mydło twarde, wydawałoby się potrójnie mielone, ale jest ono na tyle miękkie, że dosłownie wystarczy mu kilka chwil, żeby zalać je wodą, myślę, że około minuty ciepłej, wylać tę wodę i można spokojnie budować na tym pianie. Nie potrzeba tego mydła dłużej moczyć, tak jak na przykład mydła potrójnie mielone, które potrzebują jednak chwili, by ta powierzchnia troszeczkę ich zmiękła, by to wyrabianie piany było ułatwione. No i tak, dzisiaj w moim amerykańskim kubku mieści się pędzel, który również zabrałem ze sobą i muszę przyznać, że katowałem ten pędzel przez cały urlopowy sezon, że tak powiem, i muszę przyznać, że mam pewne wnioski na temat niego i koniecznie chcę go używać dalej, ponieważ zaczyna on dopiero po którymś tam goleniu zaczął mi pokazywać swoje takie prawdziwe oblicze. Zaczął on po prostu mięknąć, to włosie zaczęło naprawdę fajnie pracować i muszę przyznać, że okazał się być fajnym pędzlem, ale nie pozbawionym niestety wad. I tutaj troszeczkę nad tym ubolewam, ponieważ pędzel jest naprawdę bardzo dobry w mojej ocenie, przez to, że jest gęsto upakowany w miarę, tak jak na przykład pędzle marki Semok z Portugalii, lecz i ten pędzel ma naprawdę świetną, taką ergonomiczną rączkę, oczywiście ze słynnym młynem na logo. No i przede wszystkim największym minusem tego pędzla okazuje się być wypadający włos. Ile bym, że tak powiem, goleń nie robił, tyle z tego pędzla włosów co golenie wypada. Myślę, że od 5 do 10 włosów, więc troszeczkę jestem przestraszony, czy pewnego dnia po prostu nie wyłysieje ten pędzel do końca. No ale muszę przyznać, że naprawdę tutaj z mydłami Van der Hagen bardzo dobrze się zgrywa. Po goleniu oczywiście oczar wirginijski w zielonym klimacie, czyli ogórek i oczar wirginijski. Zapomniałem też dodać o żyletkach, no bo do samej maszynki Van der Hagen również dodane są żyletki. Ale ja dzisiaj jadę dalej i kończę tak naprawdę, albo sobie zostawię jeszcze na kilka goleń z żyletkami Euromax. Z żyletką Euromax, bo tak naprawdę została mi już ostatnia ta żyletka i muszę przyznać, że mam pewne wnioski co do tej żyletki i myślę, że będę mógł tutaj jakieś moje, powiedziałbym, opinie na temat tych żyletek wyrazić. Po goleniu, skoro jedziemy w zielonym klimacie, no to nie mogło zabraknąć ikony tradycyjnego golenia, czyli wody po goleniu, brud oraz również ciekawej
ciekawej, marketowej marki, którą udało mi się znaleźć. Konkretnie chodzi mi o Cold Dapper. Jest to balsam, ale bardziej powiedziałbym takie serum przezroczyste, które właśnie fajnie nawilża, fajnie odżywia. Dodatkowo pachnie eukaliptusem i miętą i dodatkowo usuwa stres, bo na samym opakowaniu napisane jest, że powoduje stress relief, czyli uwalnia od stresu, więc no, mam nadzieję, że dzisiaj Cię nie będę tutaj stresował przed Wami, tylko ogolę się tak jak zawsze i będzie wszystko w jak najlepszym porządku. Więc tak, myślę, że to jest dobry moment, by zalać owe mydło, które w mojej ocenie, bo tutaj też nie powiedziałem, jeśli chodzi o zapach tego mydła. Zapach tego mydła bardzo mocno przypomina mi dwa kremy do golenia, takie twardsze kremy do golenia w Tyglu, z którymi miałem tutaj do czynienia już, jeśli chodzi o golenie tradycyjne. I mydło zalane, odstawiam. I to zapach tego mydła bardzo mocno przypomina mi dwa produkty, konkretnie Tailor of Old Bond Street, wersję St. James Street, czyli tą wersję dla skóry wrażliwej. Tam właśnie był bardzo taki elegancki, powiedziałbym lightowy zapach, bardzo przyjemny, odświeżający właśnie taki tutaj, powiedziałbym aloesowy, oraz produkt, który za każdym razem, gdy biorę w rękę, mnie zaskakuje, również brytyjskiej marki. Mam tutaj na myśli True Fit and Heal 1805, krem do golenia oraz ta cała seria 1805, czyli 1805. I ona pachnie fenomenalnie i myślę, że pewna część, mniejsza część tutaj zapachu, bo zapach tego mydła jest dosyć subtelny, właśnie pachnie troszeczkę podobnie do zapachu True Fit and Heal. Także tutaj wszystkim na przykład fanom właśnie tych dwóch kremów do golenia, no to tutaj szczególnie poleciłbym właśnie zapach lub też mydło budżetowe, bądź co bądź właśnie pachnące luksusem. Tak mi się ono tutaj właśnie kojarzy zapachowo. Więc cóż, nie przedłużam, biorę mydło DAF w dłoń. To mydło ostatnio użyłem sobie do kąpieli i muszę przyznać, że również bardzo dobrze się sprawdza. Te drobinki naprawdę bardzo fajnie złuszczają martwy naskórek. Dodatkowo zapach tego mydła jest bardzo przyjemny. Także samo mydło, myślę, że jeśli ktoś był z Was na saunie eukaliptusowej na przykład, tak jak ja chodzę regularnie, no to właśnie to mydło pachnie właśnie taką troszeczkę sauną eukaliptusową, która genialnie robi na zatoki w nosie, więc naprawdę polecam wszystkim tym, którzy lubią takie właśnie odświeżenie, więc woda wylana, nie używam pre-shave'a, no bo zrobiłem przed chwilką pre-shave, więc tutaj sobie odpuszczam ten rodzaj pre-shave'a, który nieraz też stosuję, jeśli używam. Widzieliście na moich filmach nieraz, że to jest też sposób, że tą zawiesinę można również użyć jako pre-shave i nic w tym złego. Więc pędzel oczywiście z dzika, moczył się tutaj jakieś dobre
15-20 minut, więc nie pozostaje mi nic jak zacząć nabijać. Albo wiecie co, zejdę na dół z kamerą. Zobaczcie, jak to mydło się zachowuje. Zobaczcie, samo mydło zaczynam delikatnie muskać po powierzchni. I muszę przyznać, że bardzo ładnie pachnie. Właśnie jest to taki klimat kremu do golenia brytyjskiej marki True Fit and Heal i jego flagowego produktu 1805. Lecz oczywiście mogę się mylić. Delikatnie właśnie taki fajny crispy citrus bym to nazwał. Taki rześki cytrus, delikatnie ozonowy zapach, więc tutaj więc zamaczam pędzel i nabijamy dalej. Sam tygielek, jak widzicie, genialny, prosty. Właśnie tutaj. Bardzo wygodny, muszę przyznać. Zobaczcie, pędzel nabity. Zbieram oczywiście to wszystko, co zostało. No i mydło odstawiam. Lecę do góry z kamerą. Okay. Tak, pozwólcie, że zwilżę jeszcze raz twarz. Sama piana z tych brzegów już jest, powiedziałbym, bardzo ładna. Czuć od razu pod ręką amortyzację. Więc tak. Także zobaczcie, jeśli ktoś lubi mega gęstą, zawiesistą pianę, to tak naprawdę piana jest gotowa. Ja lubię troszeczkę bardziej sobie tą pianę dobrze nawodnić, rozrobić ją troszeczkę bardziej. Mam wrażenie, że gdy używam właśnie twardych mydeł, takich jak to, to właśnie te produkty lubią trochę więcej wody. Wtedy pokazują wszystko to, co mają w sobie do zaoferowania. Ale co charakteryzuje konkretnie to mydło? W mojej ocenie na plus na pewno prostota wyrobienia piany, zapach. Dość dobre właściwości jak na tę cenę, bo pamiętajmy, że mamy do czynienia z produktem włosek.
produktem budżetowym. Zobaczcie, piana, naprawdę niczego sobie. Więc myślę, że tutaj w oku kamery wszystko widać. My tu gadu gadu, a maszynka nieuzbrojona, więc już ją rozpakowuję dla Was. Odstawiam pudełko na dół, na dół, na bok. Oczywiście maszynka jest, jest to maszynka twist to open, czyli maszynka jednoczęściowa. Otwieram ostatnią żyletkę Euromax. I zobaczcie. Zakładamy w ten sposób. I myślę, że żyletka siedzi idealnie. Więc cóż, maszyna pod wodę. I zobaczymy, czy będzie to, będą takie same doznania, na przykład jak z maszynką Van der Hagen, którą już miałem, z którą już miałem do czynienia z krótszą ciut rączką. W mojej ocenie myślę, że nie, ale zobaczymy. Zdecydowanie inaczej. Tamta była godna. A tu, jak słyszycie, ta maszyna naprawdę zbiera. Zobaczcie. Myślę, że tutaj agresja tej maszynki wzrosła o 100% względem tej, którą miałem okazję Wam pokazywać jakiś czas temu. Czyli ta maszynka, która miała rączkę 85, no to była super łagodna. Ta to jest zupełnie inna bajka. I ta goli, myślę, bardzo porównywalnie do Wilkinsona The Edger. Więc myślę, że jest to maszynka spokojnie dla wszystkich fanów maszynek Twist to Open. I tych, którzy lubią czuć żyletkę na twarzy, i to naprawdę w takim stopniu dosyć dużym. Tutaj, jak w przypadku każdego mydła, Van der Hagen pozostaje naprawdę dużo śliskiego filmu. To mydło naprawdę pozostawia spory film. Tak na budżetowy produkt to mówię, że jest to naprawdę bardzo przyzwoite mydło. O dobrych właściwościach, z mega przyjemnym zapachem. Nie ujmując oczywiście temu, które było ostatnio, o zapachu drzewa sandałowego, bo ono również było. Bardzo dobre. Zobaczcie, tutaj w pędzlu zostało jeszcze całe mnóstwo.
Bo jeśli miałbym powiedzieć, czy to mydło, czy to mniejsze jest gorsze, czy lepsze, ono jest takie same. Jeśli chodzi o właściwości, o jakość wyrabiania piany. O tempo zmniejszania się w tygielku. Także tutaj wszystko jest takie same. One w zauważalnym stopniu się zużywają, ale jest to jakby nie było produkt budżetowy, który można kupić w Stanach za kilka dolarów i tak naprawdę który daje bardzo dobre rezultaty, jeśli chodzi o golenie. No sama maszynka, tutaj muszę przyznać, dzisiaj siadła mi niesamowicie. Tak jak lubię właśnie takie maszynki Twist to Open, które mają sobie tego pazura. Bo tak jak czy jest to maszynka Wilkinson Swartz, ta The Edger, czy jest to maszynka Schlues Classic, ta właśnie Twist to Open, one właśnie mają takiego charakterystycznego pazura. I tutaj właśnie też odnajduję w nim to, co lubię. Ekstra. Naprawdę po trzydniowym zaroście nie ma śladu. Także opłukuję maszynę. Zobaczcie. Maszyna posiada śladowe ilości osadu. Bo też cechą, w mojej ocenie dobrą cechą tych mydeł Vanderhagen jest to, że one czy to na umywalce, czy na maszynce zostawiają niewiele osadu, co jest naprawdę fajną cechą, bo bardzo łatwo po goleniu domyć i umywalkę oraz i samą maszynkę, co w przypadku na przykład mydeł z Wielkiej Brytanii no nie jest takie proste, bo naprawdę te mydła są bardzo mocno osadowe i czasami do mycia takiego tutaj, takiej maszynki wymaga troszeczkę większej cierpliwości. Ale to taki temat poboczny. Thayer's Witch Hazel Cucumber, czyli oczar wirginijski z ogórkiem. W mojej ocenie fenomenalny produkt, naprawdę stworzony chyba dla mojego typu, do mojej karnacji, ponieważ bardzo fajnie nawilża, łagodzi wszelkie podrażnienia, jeśli jakichkolwiek zaznam podczas golenia. Ale też bardzo fajnie odżywia skórę. Nie powoduje jej takiego ściągnięcia. Także pozwólcie, że oczar wirginijski wchłonie się na mojej skórze, a ja zaraz do Was wracam. Ok, oczar wirginijski się wchłonął, więc czas na bruta w wersji amerykańskiej. Jest to woda po goleniu, czyli delikatnie, również z dodatkiem aloesu, który posiada kryzę. Sam ten brut to 147 ml, czyli 5 uncji fenomenalnie pachnącej wody po goleniu. Tutaj wszystkim tym, którzy lubią klasyczne zapachy po goleniu, myślę, że ten brut zdecydowanie się spodoba, więc polecam. Naprawdę jest to taki, powiedziałbym, smaczek goleniowy, który myślę każdy z Was musi mieć. Sama woda, słuchajcie, wchłania się naprawdę natychmiastowo. Dodatkowo bardzo ładnie pachnie właśnie talkowo, jaśminowo, delikatnie pudrowo, więc tutaj
Zapach klasyki, powiedziałbym prosto z barbershopu amerykańskiego. No, w wydaniu takim powiedziałbym małym, bo wiadomo, niektóre wody, jak widzieliście na niektórych moich filmach, no te brud są naprawdę spore. Więc tak, czas polepszyć sytuację sobie tutaj balsamem właśnie w postaci takiej, ciężko mi tutaj określić, jest to takie, powiedziałbym, serum, ale właśnie takie bardzo mocno, zobaczcie, one jest takie lejące. O. I za każdym razem wylatuje tutaj z tej, powiedziałbym, kryzy, za każdym razem wyleci mi tego za dużo, ale na tyle fajne jest to serum, że po nałożeniu właśnie zaczyna bardzo fajnie pachnieć eukaliptusem oraz miętą. Dodatkowo ma też bardzo fajną cechę ten balsam po goleniu, że nawet gdy tak jak ja teraz nałożyłem sobie, no nie ukrywam, delikatnie za dużo tego balsamu Cold Upper, no to on w mojej ocenie jest tak fajnym balsamem, który naprawdę natychmiastowo się wchłania. Tak jak właśnie było to serum, myślę, porównałbym je do serum Dollar Shave Club. Tam również takie serum było właśnie w takiej żelowej postaci i to naprawdę bardzo fajnie łagodzi, nawilża skórę. W mojej ocenie naprawdę bardzo dobry budżetowy produkt. No i też sam zestaw dzisiaj naprawdę muszę przyznać bardzo udany, że jeśli ktoś będzie na przykład w Walmarcie, no to naprawdę polecam poszukać tych poszczególnych produktów, bo warto. I teraz tak, co do pędzla. Pędzel, zobaczcie, jest po ładnych kilkunastu użyciach i naprawdę muszę przyznać, że pędzel, jeśli chodzi o pędzel budżetowy, z którym mam do czynienia, no to naprawdę bardzo, bardzo dobry. Zmiękł on gdzieś po piątym goleniu. Zobaczcie, włosie naprawdę genialnie się rozłożyło. Tutaj połowa tych włosków, muszę przyznać, się rozdwoiła, a połowa pozostała. Przez to ten pędzel ma taki fajny backbone i bardzo dobrze pracuje właśnie z takimi twardymi mydłami jak Van der Hagen. Ale zostawiam sobie ten zestaw, bo chcę tutaj spróbować nowej propozycji od Van der Hagen. Mianowicie, zobaczcie, wydali oni pędzel. Pędzel do golenia w wersji z borsuka. Ja z borsukiem mam na bakier, ale stwierdziłem, że jak mam go w swojej kolekcji i jadę całą serię, że tak powiem, z produktami Van der Hagen, no to spróbuję go użyć właśnie z tym mydłem, które mieści się tutaj w tym pomarańczowym tygielku, czyli tym Scented Luxury. Zobaczymy, jak ten pędzel będzie się sprawił, więc to drugi w kolekcji, zobaczcie, z taką elegancką, czarną rączką tutaj będę starał się Wam zaprezentować. Zobaczymy, czy to włosie na przykład w Stanach jest lepsze i mnie nie podrażni. Zobaczymy, czy na przykład nie będzie bardzo mocno pachniał ten pędzel, tak jak na przykład brytyjskie pędzle z włosia borsuka. Także dziękuję za dzisiejszy odcinek. Przydługi troszeczkę, ale zdaję sobie z tego sprawę, żeby opowiedzieć Wam o wszystkich niuansach tutaj tych produktów, to naprawdę chwilę to zajmuje, więc dziękuję za dzisiejszy odcinek, dziękuję, że jesteście i oczywiście zapraszam na kolejne golenie, które już niedługo w zestawie, który myślę, zostawiam nienaruszony, używam go już jakiś czas, właśnie to mydło, tą wodę oraz ten balsam i bardzo fajnie się sprawdza, więc jadę tutaj, nadmieniam, że będzie pędzel oraz zupełnie inna maszynka, która również, którą posiadam właśnie z amerykańskiego marketu, z oferty Van der Hagen, a muszę przyznać, że maszynka, z którą już miałem do czynienia, ale również z jej nową odsłoną. Dobra, nie opowiadam wszystkiego, bo nie skończę. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!